Ośrodek Wiejski, witam Państwa na moim kanale. Przeczytawszy kilka komentarzy widzów na kanale pana redaktora Jana Pińskiego, u którego byłem gościem niedawno i będę ponownie w przedmiocie czytania tweetów, gdzie oczywiście Państwa zapraszam na tę audycję. Niektórzy z Państwa prosili o powrót do tematu zegarków działaczy, posłów czy akolitów Zjednoczonej Prawicy. Skąd się w ogóle wziął temat zegarków? Proszę Państwa, przed 7 laty temat niewpisanego zegarka pana Sławomira Nowaka był, mówiąc kolokwialnie, grzany we wszystkich mediach. Tego biednego człowieka krzyżowano na różne sposoby, pastwiąc się nad nim 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Zegarek Nowaka, zegarek Nowaka, zegarek Nowaka i tak w kółko. No, ładny był to czasomierz, na pewno jeszcze jest, nie wiem, może mu zabrali. Ładny był to czasomierz, dość drogi, relatywnie, choć obecni posłowie mają droższe, kosztował gdzieś tam około 20 tysięcy złotych. Nie było to nic spektakularnego, można powiedzieć, że taka średnia, wyższa półka. I parę miesięcy temu zwróciłem uwagę, że jedna z posłanek Prawa i Sprawiedliwości z Parlamentu Europejskiego, europosłanka pani Zalewska, prawdopodobnie nosi na ręku Cartiera. Jest to zegarek dość drogi, jest to model Pasha de Cartier, który w złocie 18-karatowym, jego wartość przekracza 100 tysięcy złotych. Coś mnie tknęło, żeby przejrzeć oświadczenia majątkowe posłów Prawa i Sprawiedliwości na okoliczność precjozów, które powinny się tam znaleźć, a których wartość przekracza 10 tysięcy złotych. Może ja wyjaśnię, że każde takie, taka błyskotka, nazwijmy to roboczo, której wartość rynkowa przekracza 10 tysięcy złotych, a to, żebyśmy mieli jasność, wartość rynkowa to nie oznacza, za ile ją można kupić, tak? Tylko za faktyczna wartość rynkowa takiego przedmiotu przekracza 10 tysięcy złotych, musi zostać wpisany taki przedmiot do oświadczenia majątkowego. Nie ma innej możliwości. Nie jest istotne, z jakich pieniędzy poseł kupił czy zegarek, czy biżuterię, cokolwiek, bo to jest jakby sprawa wtórna. Jeżeli będzie to budziło wątpliwości odpowiednich służb, to wtedy się ten temat bada, skąd miał kasę na to. Ale jeżeli taki przedmiot przekracza 10 tysięcy złotych, należy go wpisać do oświadczenia majątkowego. Taki jest wymóg ustawowy. Żaden z posłów Zjednoczonej Prawicy, ani jeden, ani również z radnych, którzy też są zobligowani do składania oświadczeń majątkowych, takiego oświadczenia z uzupełnieniem nie złożył. Zacząłem patrzeć na nadgarstki posłanek i posłów Zjednoczonej Prawicy. I nagle pojawiły się zegarki Montblanc, pojawiły się zegarki Omega, pojawił się prawdopodobnie na nadgarstku pana Michała Dworczyka Rolex, który kosztuje bez mała blisko 100 tysięcy złotych. I sobie pomyślałem, no ale moment. To wszystkie media tak zwanego mainstreamu grzały temat zegarka Nowaka, a tu cisza? Więc na Twitterze zacząłem zadawać posłom pytania, czy dany zegarek został wpisany do ich oświadczenia majątkowego. Taki, można powiedzieć, najbardziej sztandarowym przykładem jest pan poseł, dość arogancka osoba, żeby nie powiedzieć, że nawet chamsko zachowująca się, pan Marcin Porzucek z Prawa i Sprawiedliwości, który nosi na ręku Omegę Seamaster model Diver. Z czarnym cyferblatem, zegarek, który onegdaj, ten sam model, nosił Pierce Brosnan, grając rolę Jamesa Bonda. Zresztą on ten model zegarka wprowadził onegdaj do, można powiedzieć, do świata modowego. Założył zegarek na bransolecie do smokingu, co było przełamaniem pewnego tabu. No ale zostawmy Piersa Brosnana i Jamesa Bonda. Skupmy się na panu Porzucku, który do obydwu mu trochę brakuje. No i ten koleżka sobie podpisywał jakiś tam dokument
i eksponował ten swój piękny zegarek. Ja nie wiem, czy to jest oryginał, ponieważ tak zwane repliki produkowane w Chinach na mechanizmach ETA są wykonane w sposób perfekcyjny i trzeba być fachowcem w temacie, aby odróżnić oryginał od repliki, czyli zwykłej chamskiej podróbki. Tego nie wiem, no, ale skoro poseł nosi zegarek, którego wartość przekracza 10 tysięcy złotych, zadałem panu Porzuckowi pytanie, co z tym zegarkiem. No, on twierdził, że to jest jakiś na baterię, że to kupił go gdzieś tam, dostał. No to jakieś, krótko mówiąc, bezedury, powiadał ten pan. CBA milczy, Kamiński z Wąsikiem udają, że nie ma tematu. Powinien od razu z urzędu wszcząć śledztwo w sprawie precjozów, które w tym przypadku zegarków, które ludzie Zjednoczonej Prawicy posiadają, a nie wpisali ich do świadczeń majątkowych. Nie przymierzając tak, ze 200 zarzutów by już było, gotowych ponad 200 aktów oskarżenia, bo tych zegarków naliczyłem całe mnóstwo, nie o wszystkich pisałem. Kiedy zmieni się władza, prokuratura będzie niezależna, powstanie nowa służba antykorupcyjna, to jestem przekonany o tym, że ten temat wróci i będzie bardzo skrupulatnie wyjaśniany. O co chodzi z tymi zegarkami? Jedni być może kupują te zegarki, aby, nie wiem, uzupełnić swoje braki w poczuciu wartości, a inni lukują w ten sposób pieniądze. No wiadomo, że jeżeli kupuje się zegarek bardzo drogi, to się go w zasadzie nie nosi, tak? Jest to jakaś tam lokata kapitału, tylko naprawdę bogaci ludzie noszą drogie zegarki. Z tym, że u nich jakby relatywnie, też musicie Państwo zrozumieć, bo ja też spotykałem się z takimi komentarzami, że ktoś ma bardzo drogi zegarek, tak jak ostatnio widziałem u pana redaktora Marcina Prokopa, zegarek marki Patek Philippe, model Nautilus, zegarek, który kosztuje no grubo ponad 100 tysięcy złotych. No i takie komentarze były, ale po co on go nosi, przecież mogliby mu prawie że rękę uciąć i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, jeżeli ktoś dobrze zarabia, to dla niego taki wydatek rzędu 100 tysięcy złotych, no dla nas jest jakimś kosmosem, tak? Bo dla nas jest wartość samochodu czy połowy mieszkania, czy tam jednej trzeciej. A dla osoby bardzo zamożnej wydatek 100 tysięcy złotych to jest, powiedzmy, tak jak dla państwa, nie wiem, wydatek 1000 złotych. No jest to pewien wydatek, o którym wiecie, tak? No ale jakby nie rozbija wam totalnie budżetu. I to jest mniej więcej taka relacja. Kupując zegarek Patek Philippe, kupuje się go ze względu na precyzję mechanizmu, również ze względu na przykład na historię firmy, ponieważ założycielem firmy był Polak, Norbert Patek, polski zegarmistrz. No jest wiele względów. No dla mnie akurat, tak, może nie fanatyka, tak, ale fascynata świata zegarmistrzostwa, tak, marka Patek Philippe zawsze się kojarzy z czymś bardzo ciepłym, czymś takim rodzinnym, to są zegarki przekazywane z ojca na syna. Ja niestety Patka nie mam, najwyżej się mogę wylegitymować Omegą i Cartierem, które posiadam, ale ja nie jestem posłem, więc nie muszę składać oświadczeń majątkowych. I proszę Państwa, jakby te zegarki, to też jest lokata kapitału, czyli na przykład taki pan poseł jeden z drugim, czy pani posłanka, kupują zegarek za 100, 200 czy 300 tysięcy złotych. Tylko pytanie, skąd mieli na to pieniądze? Niekoniecznie są to pieniądze legalne. W takim zegarku można ulokować spory kapitał, podobnie jak w brylantach, podobnie jak w złocie. Jeżeli ktoś prowadzi proceder przestępczy, pieniądze, które pozyskuje, pochodzą, może ujmę to tak, z legalnego źródła, ale pozyskane w nielegalny sposób. W jaki sposób te pieniądze chcą zalegalizować, ewentualnie mieć jakieś zabezpieczenie w momencie, kiedy pieniądze w gotówce czy na rachunku bankowym znikną, bo cały majątek zostanie skonfiskowany. Co jest dalece prawdopodobne, że tak właśnie będzie. Dlatego kupują na przykład złoto albo brylant. Mały brylant, jednokaratowy, no nie mały, tak? No, ale powiedzmy, że fizycznie jest to mały przedmiot, jeden karat.
który jest na przykład błękitno-białej barwy i jest oznaczony symbolem VSI. Może ja wyjaśnię, co to znaczy. VSI oznacza Very Small Inclusions, czyli bardzo małe zabrudzenia. To jest oznaczenie brylantu, który jest czysty, nie ma w nim żadnych skaz, tak zwanych. I taki brylant, jeszcze o odpowiednim szlifie i barwie, kosztuje bardzo dużo pieniędzy, proszę Państwa. I kupując na przykład za 10 tysięcy dolarów jednokaratowy taki brylant, w jakiejś pięknej barwie, to nie przymierzając 50 tysięcy złotych, mamy już ulokowane w malutkim kamyczku. Takich kamyczków możemy kupić wiele. Czyli jeżeli mamy przykładowo pół miliona złotych, które musielibyśmy w jakiś sposób zalegalizować, no to cóż, tak, no, będzie ciężko. A tu mamy 10 kamyczków, każdy po 50 tysięcy złotych, jest pół miliona złotych, z raptem 10 malutkich kamyczków wielkości paznokcia od mojego palca. Więc bez problemu później można taki brylant sprzedać. Nikt się nie będzie dopytywać. Można powiedzieć, że się po dziadku dostało, tak? Coś równie interesującego. Oczywiście ekspert jest w stanie ocenić, czy jest to szlif nowy, czy jest to szlif stary, ale to już, powiedzmy, zostawmy temat gemologów, czyli znawców tematu brylantów. Podobnie ze złotem. W tej chwili wiele firm, między innymi na przykład firma, która, chyba nie wiem, czy mogę wymienić jej nazwę, żeby nie było, że to jakaś reklama, akurat tej firmy nie lubię, to nazwy nie wymienię. W każdym razie prowadzi w tej chwili sprzedaż tak zwanego złota inwestycyjnego. Nie wiem, czy oglądali któryś z naszych programów i stwierdzili, że to jest dobry biznes namówić pisowców do tego, żeby sobie kupowali złoto. I takie sztabki złota, każda w wadze jednej uncji, to jest tak zwany fine gold, czyli 24-karatowe złoto bez żadnych domieszek srebra czy innych metali. Może to być też i platyna. I taka malutka blaszka, tak 20 parę tysięcy złotych, nie zajmuje dużo miejsca, bardzo dużo pieniędzy można w ten sposób schować. Skądinąd wiemy, że kiedy wyszedł temat zegarków, wyszedł temat brylantów, również złota, służby zaczęły sprawdzać te firmy, które zajmują się oficjalnie handlem złotem i takimi precyzjami, kto, kiedy, co, za ile kupował. No na pewno nie po to, żeby ewentualnie komuś stawiać zarzuty czy prowadzić śledztwo, tylko po to, żeby temat zamieść pod dywan. Żebyśmy my później nie mogli znaleźć dowodów na tego typu zakupy, ale spokojnie. Znajdziemy, tak? Bo są na to sposoby. Drodzy Państwo, nie będę wychodzić przed szereg, nie będę opowiadać przecież o technice operacyjnej, bo nie o to chodzi. I tak pisowcy swoje majątki chowają. Przede wszystkim zegarki, tak? To jest dobry pomysł. Ale jakby ich buta, pycha i arogancja zmusza ich do tego, żeby się pokazać. Żeby pokazać to swoje bogactwo, pokazać te swoje zegarki, świecić nimi po oczach. Ale kiedy ten temat się pojawił w mediach społecznościowych, w przypadku mojego konta na Twitterze, nagle, proszę Państwa, zegarki zaczęły znikać ze zdjęć. Czyli zaczęli sobie robić zdjęcia, pisowcy już nie noszą tych zegarków na tych zdjęciach. Jedynie pana Porzucka przyuważyłem, że znowu miał swoją omegę. Ciekawe, czy prawdziwą, czy fałszywą. No pan Dworczyk też zdjął swój zegarek, swojego Rolexa, ale mam kilka zdjęć, na których ewidentnie widać, no powiedzmy, że jestem pewien w 90%, że jest to Rolex Submariner. Na pewno nie kupił tego zegarka na wolnym rynku, tylko kupił go w komplecie, ponieważ widziałem, że raz miał na bransolecie, raz miał na pasku. Kiedy kupuje się Rolexa, to w zestawie tego Rolexa, który jest na bransolecie, też Rolex dodaje kauczukowy pasek do takiego sportowego zegarka, bo to jest sportowy zegarek dla płetwonurków czy dla fanów jachtingu. To jest w zestawie. Więc ten zegarek prawdopodobnie kupił za na pewno za pieniądze, które nie wiadomo skąd wziął.
To trzeba będzie ustalić, czy ma to jakiś związek z jego dochody, czy jego posiadana gotówką, jakiś związek z tą Fundacją Wolność i Demokracja, o której pan Dworczyk w zasadzie nic nie wie i tam nie bywa i nie ma o niej zielonego pojęcia. Choć z jego maili ujawnionych przez poufną rozmowę jak najbardziej wynika, że dużo wie, szczególnie na temat finansów. I proszę państwa, ten temat zegarków musi wrócić. Ja będę cały czas się tym interesować, tak czy siak. No w tej chwili powiedzmy, że jesteśmy w sytuacji dosyć katastrofalnej, jeżeli chodzi o gospodarkę i sprawy społeczne, więc może ten temat zegarków na chwilę przycichł, ale z tego miejsca zapewniam państwa, że ja nie zamiatam tematów pod dywan. To, że o czymś w tej chwili nie mówię, czy nie piszę, to nie oznacza, że sobie odpuściłem. Ja niczego nigdy nie odpuszczam. Więc ten temat zegarków będzie kontynuowany. No szczególnie już, kiedy będziemy w wolnej, niepodległej, demokratycznej Polsce, to jestem przekonany o tym, że każda ze służb będzie bardzo chętna do tego, żeby podjąć ten temat i przeprowadzić gruntowne śledztwo. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania dotyczące właśnie zegarków, bardzo proszę, możecie je kierować do mnie drogą mailową t.wiejski@bsc.pl. Też jest mój mail w informacji na moim kanale. Ja Państwa zapraszam oczywiście do subskrypcji i do oglądania moich kolejnych audycji. A teraz z Państwem się żegnam, kłaniam się nisko, uszanowania załączam i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia.